starą miejscowością, bo pierwsza wzmianka pochodzi ponoć z 1250 roku. Podobnie jesteśmy też jedną ze starszych parafii w powiecie oleskim, bo już w 1305 roku istniał prawdopodobnie drewniany kościółek, to jest w dokumentach kościelnych zapisane. Kolejny drewniany kościółek wybudowano w 1447 lub 1452. I ten kościółek służył ponad 500 lat naszym parafianom, ale po takim upływie czasu okazał się zbyt mały i po prostu wtedy trzeba było pomyśleć o budowie nowego. Także zanim stanął ten piękny murowany kościół, mieliśmy co najmniej dwa drewniane kościółki. No tak, to jest rysunek naszej gimnazjalistki byłej, tego drewnianego kościółka, tak on sobie wyglądał, ta wieża, to był w stylu gotyckim, wieża została później dobudowana i prosimy dalej. Tak, i ten pomysł budowy kościoła zrodził się dawno, około 150 lat temu. I pierwszą osobą, która tak poważnie o tym myślała, był zembolicki proboszcz ksiądz Mikołaj Śmiałek, który pochodził z Radawia, tam się urodził, a trzeba powiedzieć, że w tamtym czasie Radawie było filią naszej parafii. Ten kościółek drewniany w Radawiu był kościołem filialnym, a więc można powiedzieć, że ksiądz Śmiałek też w owym czasie był naszym parafianinem. Skończył studia teologiczne we Wrocławiu, został tam wyświęcony jako wikary, zaczął pracować w Olesnie 2 lata, później przeszedł do kolegiaty, do katedry do Opola i wrócił tutaj do Zębowic. I w Zębowicach był prawie 30 lat, od 1844 do 1872 roku, najpierw jako administrator, a później proboszcz. I ksiądz Śmiałek, a to były bardzo ciężkie czasy, ale ta myśl, która się zrodziła, był bardzo konsekwentnym człowiekiem i przez długie lata gromadził kapitał na budowę kościoła. Zaczęło się to wszystko od budowy linii kolejowej z kierunku Trnawskich Gór poprzez Kluczbork w stronę Wrocławia. Wtedy to zaczęto wydawać akcje, te towarzystwa, które budowały, i ksiądz Śmiałek zaczął je skupować i tak pomału później tymi pieniędzmi obracał, lokował przez całe życie, zgromadził na koniec dosyć spory majątek. Niespodziewanie w 1872 roku odszedł na emeryturę. Przez jakiś czas mieszkał w Olesnie, a później ostatnie lata spędził w klasztorze niedaleko Zbogowic Śląskich. Ale przez ten cały okres ksiądz Śmiałek stworzył taką fundację, w której zapisał 105 tysięcy marek na budowę Zębowickiego kościoła, 25 tysięcy marek dla swojego kościoła w Radawiu i 30 tysięcy dla wspomagania biednych studentów i tutaj to przeznaczył dla kapituły wrocławskiej, która tymi pieniędzmi dysponowała.